Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Witam Państwa w miniserialu Zbrodnie polskich elit. Jest to czwarty odcinek tego serialu. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, przypomnę, że musimy zdawać sobie sprawę, jakie błędy zostały popełnione po 1989 rokiem, ale przede wszystkim po 1989 roku, ale przede wszystkim powinniśmy zdawać sobie sprawę, jakich zbrodni dokonano na nas w sposób, wydaje się, że w pełni świadomy, i ci, którzy się na to zgodzili, kto nie mieli takiej świadomości, że to zmierza ku zrobieniu wielkiej szkody Polsce, no to można ich oceniać jak najgorzej, no bo tłumaczenie, że nie wiedziałem, nie potrafiłem tego ocenić, byłem zagubiony, prawda? To nie są tłumaczenia, które politycy mogą stosować gdzieś kiedyś w przyszłości. Będzie z pewnością, mam taką nadzieję, mam takie przeświadczenie, jakiś prawdziwy Trybunał Stanu, który wszystkich żyjących rozliczy, a nieżyjących też rozliczy, umieszczając ich w czarnej księdze. I ten czwarty odcinek będzie dotyczył szans, jakie zostały zaprzepaszczone. Wydaje się, jestem o tym głęboko przekonany, w sposób w pełni świadomy, z premedytacją. W 1989 byliśmy w znacznej mierze krajem zrujnowanym, z krajem o zacofanej gospodarce, ale mieliśmy również wiele atutów w wielu perspektywach. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o dwóch. Wielkim polskim atutem, który w przyszłości owocowałby w niesamowity sposób, było polskie rolnictwo. Polskie indywidualne rolnictwo, które było bardzo silne, miało możliwość wyprodukowania, brzydkie słowo odnoszone do rolnictwa, każdej ilości żywności. I to rolnictwo działało w idealny sposób, gdy spojrzymy z dzisiejszego punktu widzenia, było w 100% ekologiczne. To były małe gospodarstwa, wszystkie zwierzęta w nich hodowane żyły praktycznie jak w środowisku naturalnym, ich odżywianie było idealne. Sady mieliśmy z nieprzemysłowymi gatunkami owoców. Wszystkie rośliny i zwierzęta były nastawione na najwyższą jakość, a nie na najwyższy zysk. I można było wtedy przewidzieć, znaczy musiało się wtedy przewidzieć, że to rolnictwo niebawem będzie rolnictwem, które może wykarmić całą Europę, i ta Europa będzie się prosić, żeby ono ją wykarmiało, bo będzie to jedyne rolnictwo w Europie i jedyne rolnictwo, jedno z jedynych na świecie rolnictwo, które mogło dostarczyć tak zdrowej i prawdziwej żywności. I to rolnictwo, i o tym nie pomyślano. Nikt o tym nie pomyślał, znaczy nie pomyślał w takim sensie, żeby to rolnictwo chronić, żeby to rolnictwo rozwijać. Zaczęto je niszczyć, mówiąc o nowoczesności, mówiąc o wielkiej produkcji, wpuszczając w obszar rolnictwa obcych z fabrykami żywności, wprowadzając na rynek polski zachodnie produkty rolne, skłaniając na różne sposoby ludzi ze wsi do tego, żeby stawali się ludźmi miasta. Dokładnie robili to komuniści. Komuniści też zdawali sobie doskonale sprawę, że siła Polski opiera się na sile rolnictwa i że to rolnictwo jest ostoją polskości, ostoją katolicyzmu, wielkim rezerwuarem kapłanów, patriotów i tak dalej. I komuniści starali się z tego powodu
zniszczyć rolnictwo. Nie niszczyli go do końca, nie niszczyli go tak jak w innych krajach, bo ktoś musiał Rosję wyżywić, prawda? I to robiło polskie rolnictwo. Po 89 elity, oczywiście używam tu słowa elity w cudzysłowie, to była, mówiąc już delikatnie, oligarchia pewna polityczna, te elity zachowywały się wobec rolnictwa dokładnie tak jak komuniści. Pamiętam, byłem pierwszy raz w Norwegii z wykładem w Oslo i Polacy mi opowiadali, jak norwescy rolnicy szukają polskich pracowników. Dla wielu rolników, jak to rolnictwo coraz bardziej biedniało, wyjeżdżało do pracy do Norwegii. Mogli tam przebywać, pracować 3 miesiące, później musieli wracać do Polski, wracali, odpoczywali i znowu jechali na 3 miesiące do Norwegii. Norwegowie pożądali, norwescy rolnicy pożądali polskich pracowników rolnych, ponieważ ci polscy indywidualni rolnicy, którzy tam jeździli na roboty, umieli wszystko. Umieli się zająć i świnią, i krową, i kurami, i truskawkami, i jabłkami, i ziemniakami, no czymkolwiek. Byli wybitnymi fachowcami i to fachowcami od produkcji, którą dzisiaj się nazywa produkcją ekologiczną, czy żywnością ekologiczną. Zamordowano polskie rolnictwo. Znaczy, ja pamiętam jeszcze takie osobiste wspomnienie, jak na początku lat 90. jeździliśmy na wakacje na wieś, no to mieliśmy problem, prawda? Nie mieliśmy samochodu, mieliśmy troje małych dzieci. W wiosce, w której mieszkaliśmy, był jeden sklep. Do najbliższej miejscowości, gdzie można było zrobić większe zakupy, było 4 kilometry. Żadne autobusy już tamtędy nie jeździły. Problem polegał na tym, że w tym sklepie, w tej wiosce, która była no niedaleko od Warszawy, blisko Pomiechówka, w sklepie w tej wiosce nie można było kupić warzyw, nie można było kupić owoców, nie można było kupić mleka, nie można było kupić jajek. Nie można było tego kupić dlatego, że wszyscy mieli własne te rzeczy i po prostu nikt kartofli w sklepie na przykład nie kupował. Nie można było kupić kartofli. A później mijały kolejne lata i w sklepach wiejskich pojawiały się jajka, pojawiało się mleko, pojawiały się kartofle, pojawiały się pomidory, marchewka i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam taki wyjazd, bo to są takie znaki towarzyszące temu upadkowi polskiego rolnictwa. Pamiętam taki wyjazd, znaczy myśmy zawsze jak jechali na wakacje, to szukaliśmy jakiegoś rolnika z krowami i chodziliśmy do tego rolnika i kupowaliśmy mleko. No i później sami oddzielaliśmy śmietanę, sami próbowaliśmy robić masło, bo nie zawsze nam się udawało. Oczywiście robiliśmy białe sery. Ja miałem taką technikę, którą nauczyła mnie jedna przyszywana ciocia, do podgrzewanego na małym ogniu mleka zsiadłego wlewało się pół na pół gorące mleko słodkie i robił się ser, który nie był kwaśny, był taki właśnie bardziej słodkawy i był fenomenalny w smaku. No i pewnego razu pojechaliśmy na wakacje, to była już chyba końcówka lat 90. i poszedłem znalazłem takie gospodarstwo z krowami, wyszła do mnie gospodyni, powiedziała: dobrze, sprzedam panu mleko. Zaprowadziła mnie do obory, wydoiła krowę i zapytała mnie, co pan będzie robił z tym mlekiem. Ja się zdziwiłem i powiedziałem: będziemy pili razem z dziećmi to mleko, będziemy robili zsiadłe mleko, będziemy robili ser. Będziecie pili to mleko? Powiedziała ta kobieta, a ja się zapytałem: a co pani nie pije mleka? Piję, ale ja tylko to piję to z kartonu w sklepie, tego bym się brzydziła. No to jest znak końca wsi. W XXI wieku zaczęliśmy co roku jeździć do Nałęczowa i razem z żoną objeżdżaliśmy na rowerach okolice w promieniu
wielu kilometrów i nigdzie nie było kur, nigdzie nie było krów. Znaczy, no jedno było gospodarstwo w promieniu 10 kilometrów od Nałęczowa. Jedno było gospodarstwo, które miało parę krów, jedno było gospodarstwo, które miało trochę kur. Natomiast no może w dwóch były kury. Natomiast tak, nic. I tylko kwiatki w ogródkach, i marchewka, szczypiorek, i natka pietruszki w wiejskim sklepie. Zresztą wiejskie sklepy też poznikały, bo wykończyły je. Supermarkety wykończyła ich przede wszystkim Biedronka. I to jest oddzielny temat, prawda, że dziedziną gospodarki, którą mogli Polacy, nie mając pieniędzy, jak o tym mówiłem w poprzednich odcinkach, bo ich nie mogli mieć, bo ich nie było na rynku, co było no, też zbrodniczym numerem, Polacy mogli od razu zająć się za handel. Handel jest, nie wymaga dużych inwestycji i początkowo się zajmowali, ale szybko zbrodnia elit doprowadziła do tego, że Polacy zaczęli być z handlu eliminowani. Ale tak, rolnictwo. Rolnictwo ze wszystkimi jego sektorami, z tym wspaniałym chlebem, który produkowało, z tymi wspaniałymi wędlinami, które produkowało, z tym mięsem najwyższej jakości, które dawało, owocami, warzywami, to wszystko zostało zamordowane, prawda? I teraz jakieś nieliczne gospodarstwa ekologiczne za ciężkie pieniądze produkują coś, co tak naprawdę prawdziwie ekologiczne już chyba jednak nie jest. I druga, znaczy poza handlem i rolnictwem, mieliśmy też jedną możliwość, wielki polski atut, przemysł lekki. I to nie tylko była Łódź, prawda? Znaczy potrafiliśmy i mieliśmy fachowców i od wzornictwa, i od produkcji, wszelkiego typu ubrania, bieliznę, buty, torebki, teczki, walizki, kapelusze. No, o czym by tutaj nie pomyślał, to wszystko Polacy potrafili robić w najwyższej jakości, w świetnym wzornictwie i na początku lat 90. byłem ściśle związany z Łodzią, jeździłem tam każdego tygodnia, czasami na wiele dni. Wykładałem tam i w seminarium duchownym, i w filii Akademii Teologii Katolickiej, w Instytucie Teologicznym, takiej oddzielnej uczelni. I posługiwałem w duszpasterstwie służby zdrowia, głosząc wykłady dla lekarzy, których w Łodzi zawsze było największe stężenie w Polsce. I tam się stykałem z tym przemysłem lekkim. Zniszczono fabryki, pozamykano je, wyprzedano, ale ci ludzie dalej produkowali. I oni mogli zalać nie tylko całą Polskę wspaniałymi ubraniami najwyższej jakości, które byłyby wielokrotnie tańsze od ubrań, butów, torebek zachodnich, ale im na to nie pozwolono i tej zwalczano na tysiące sposobów ten przemysł lekki. Jeszcze ten przemysł lekki zaczął się przekształcać właśnie w takie przedsiębiorstwa rodzinne, małe i średnie przedsiębiorstwa, ideał dla narodu, gdzie, no bo takie przedsiębiorstwa dają suwerenność, niepodległość rodzinom. Sam znałem wielu takich przedsiębiorców i przez wiele lat, wracając z Łodzi do Warszawy, przywoziłem żonie w prezencie różne wyroby przemysłu lekkiego. Zresztą nawet parę lat temu, jak byłem w Łodzi, to tam na przykład kupowałem sobie garnitur, krawat czy koszulę produkcji polskiej. Jeszcze to w Łodzi niedawno było można dostać, ale pamiętam taki moment, że zacząłem prowadzić zajęcia z savoir-vivre w szkołach, głównie średnich. Ale zgadzałem się na prowadzenie takich zajęć jednak tylko gdzieś w promieniu 30 km
od Warszawy, bo no, nie można było żądać wielkich pieniędzy od szkół i nie opłacało się po prostu jechać gdzieś daleko do jakiejś szkoły na zajęcia z Savoir Vivre i wracać do Warszawy, bo skórka nie była warta wyprawki. I jeżdżąc do tych podwarszawskich liceów, odjeżdżając od Warszawy 20-30 kilometrów, siłą rzeczy trafiałem do małych miast podwarszawskich i idąc do tej szkoły, bo dojeżdżałem z reguły pociągiem, od stacji dochodziłem do tej szkoły średniej, odbywałem tam zajęcia i wracałem piechotą do stacji. Bardzo często było tak, że cała droga to był deptak. Przy tym deptaku było wiele sklepów z odzieżą. I zacząłem się dziwić w pewnym momencie, bo w Warszawie były już tylko ubrania zagraniczne, bardzo drogie, garnitury, marynarki, koszule, buty, krawaty, co kto chce. A w tych miastach były piękne garnitury, koszule, krawaty, buty i tak dalej, polskie, 3 razy tańsze. I wtedy jakby uświadomiłem sobie, znaczy zacząłem sobie zadawać pytanie, dlaczego nie ma tych polskich wyrobów w Warszawie? No i odpowiedziałem, bo na to nie pozwalają. Czyli ten przemysł lekki nie dość, że został zniszczony, to był jeszcze dobijany, tak, żeby został gdzieś na wioskach, znaczy żeby odbiorca jego został gdzieś tam na wioskach, żeby to było dla takiego odbiorcy, żeby ten przemysł się nie mógł rozwijać. Pamiętam też opowieści takich przedsiębiorców, że ratowały ich w pewnym momencie zamówienia z wojska na przykład, ale później i w wojsku wszystko na to wskazuje, zakazano korzystania z usług tego typu polskich rodzinnych firm. Przemysł lekki został zarżnięty, a zalano nas tureckimi ciuchami, używanymi szmatami z Niemiec, chińszczyzną, a ci, którzy chcą czegoś lepszego, idą do tych zachodnich sklepów w galeriach i kupują byle co za ciężkie pieniądze, ale byle co, które ma dobre wzornictwo, nieźle wygląda, zaczyna kiepsko wyglądać po 2-3 praniach, a Polacy no, mogą pracować w tych sklepach albo gdzie indziej. Ci Polacy, którzy potrafiliby zbudować konkurencyjny, naprawdę konkurencyjny dla wielu zagranicznych firm przemysł lekki, nie mówiąc o tym, że mogliby spokojnie ubrać Polaków, prawda? I no te polskie wyroby polskiego przemysłu lekkiego byłyby dużo droższe pewnie od chińskich wyrobów, ale byłoby dużo lepsze i byłyby nasze. I trzeba pamiętać o tym, wielu ludzi dzisiaj nie pamięta, że jak się kupi coś droższego, ale polskiego, to w ostatecznym efekcie, w ostatecznym rozrachunku na dłuższą metę będzie się to bardzo opłacało, bo to do nas wróci w bardzo różny sposób za pośrednictwem różnego typu bonusów. Także nie ma wątpliwości co do tego, że na początku lat 90., przez całe lata 90. i do dzisiaj elity polityczne, tak zwane elity polityczne, musiały mieć świadomość, że przyszłość i dobrobyt Polski można budować na rolnictwie i na przemyśle lekkim, między innymi, nie tylko oczywiście, i tak jakby byli zdrajcami, tak jakby byli piątą kolumną, tak jakby byli pachołkami na usługach jakichś wrogów Polski, to niszczyli. Albo pozwalali to niszczyć, wprowadzali takie regulacje prawne, takie przepisy, których skutkiem było to, że no, rolnictwo musiało upadać i zwyciężała produkcja przemysłowa,
która w coraz większym stopniu przechodziła i przechodzi w niepolskie ręce. Dziękuję bardzo.